Tam sypie już śnieg od paru dni, bo ja patrzyłem na pogodę. Jeszcze ma sypać chyba do weekendu. Razem chcemy Wam pokazać dokładnie, jak to było na tej słynnej drodze wojennej, która dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń. Ten szlak przez góry Kaukazu był dobrze znany już w starożytności. Od początku wykorzystywały go armie rzymskie, perskie, mongolskie, kupcy, a nawet całe ludy wędrujące między Azją a Europą. Naszym celem było dotrzeć do ośrodka narciarskiego Gudauri, położonego na wysokości 2200 metrów nad poziomem morza. Przed chwilą zatrzymała nas policja, spytali się, dokąd jedziemy i powiedzieli, że musimy zawrócić, bo droga jest nieprzejezdna. Spadło tak dużo śniegu, że droga jest po prostu nieprzejezdna. Nie bardzo wiemy, co mamy robić. Postanowiliśmy, że dojedziemy tak daleko, jak się da i zobaczymy, jaka jest sytuacja. Niedźwiedź poszedł się zapytać, bo wiecie, nie ma jakichś takich konkretnych informacji, tak trudno troszkę tutaj się dogadać. Ci policjanci to w ogóle nie mówią po angielsku, tylko z powrotem do Tbilisi, z powrotem do Tbilisi. On mówi, że z naszym samochodem może przejedziemy. No ale policja tylko... No to jedź, nie wiem. Próbujemy. Czekaj, ten wraca. No to dobra, idź się spytaj tego. Nie da rady. Policja tam stoi, decy. O. No dobra, no to zawracamy. Albo można ich podjechać i zapytać gliniarzy. Ale they don't know. Przyjechali. Nie, trzeba do tej knajpy zjechać, poczekaj do jutra. Może nawet dzisiaj w ciągu dnia później, to dopiero jest... Dzisiaj już jest po południu. 3:30. O, jedzie od śnieżarka, patrz. Widzisz?
często w Gruzji tutaj przynoszą rzeczy nie na raz, tak? Więc dostałam rybę, ale nie mam jeszcze ziemniaków. Ja... No bo rzeczy, których nie chcę. No właśnie, nie chcieliśmy chleba, ale dostaliśmy chleb, bo tutaj generalnie dają ten chleb do wszystkiego. No chcę. No więc Bela, która nie powinna jeść tego chleba, no chrzania ten chleb, bo jej i tak zawsze smakuje. To daleko żeśmy nie zajechali. Najgorsze, że jesteśmy tak blisko, 20 parę kilometrów, tu na mapie pokazuje jakieś 35 minut, ale przed nami są właśnie takie serpentynki, no i to jest właśnie taka najtrudniejsza część drogi. No to wszyscy mają hotele w Gudauri, to miejsce należy do nich, to pójdę się tutaj zapytam. Zostawimy i chodzi. No i wygląda na to, że nie dojedziemy do naszego hotelu i po prostu musimy tu zostać na noc. Może jak podjedziesz jeszcze kawałek wyżej, to będzie trochę bardziej równo. Dobrze, no. Jest ok, super. A? No i tak wygląda nasza pierwsza noc w luksusowym apartamencie. Utknęliśmy dosłownie pół godziny od tego miejsca, no, pół godziny. No i stoi policja znowu i z powrotem. I nie, pokazuje, że z powrotem i ciul. To ten sam co wczoraj. Aha.
trzecie podejście. Jesteśmy, prawie dojechaliśmy do tego miejsca, w którym rano policja nas pogoniła i kazali zjechać w dół, więc nie pozwolili nam zostać w tym miejscu, tylko kazali się cofnąć i oczywiście jechać do Tbilisi, gdzie my żeśmy nie pojechali, tylko pojechaliśmy trochę na dół i zatankowaliśmy też wodę i paliwo, wszystko, że jak będziemy musieli obozować, to żebyśmy wszystko mieli. Tak więc jest szansa, że jednak dzisiaj przejedziemy. Podobno powoli puszczają samochody. No, z góry chyba jadą, wiesz? Aha, puszczają samochody z góry. Puk na angielski. Z Angole przyjechali pomóc. Ten puk, który przyjechał, był na angielskich numerach rejestracyjnych i wygląda na to, że Angole musieli przyjechać z pomocą, żeby odśnieżyć Gruzję. Zobacz, ile ten ma śniegu na górze. Widzę metr. Zaraz tutaj zobaczcie, ile ten bus ma śniegu. I po gruzińsku, oczywiście po gruzińsku trzeba się chromolić. Ale nic, to najważniejsze, że jedziemy. Ale w sumie no nie jest taka straszna. Te zakręty są takie naprawdę względne, pod dość dobrym kątem, kąt nachylenia tutaj pod górę naprawdę jest, nawet nie czuć tej wysokości, którą pokonujesz, bo drapujemy się, różnica jest 1000 metrów różnica wysokości, ale po prostu nie czuć, jedzie się prawie tak jak po płaskim, tak więc nie ma się czego bać. Przy takiej ilości śniegu to nawet go nie ma gdzie odrzucać za bardzo. Jeny, jak się cieszę, matko, jak się cieszymy. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Chcemy też pięknie podziękować za wsparcie naszym patronom. Jeśli chcesz, możesz zostać duszą kolejnego odcinka. Jak to zrobić, znajdziesz w opisie. Zaświeci to. Wow! Super! Super!